Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o Trading Bocie. Tym razem pokażę, w jaki sposób zaimplementowałem funkcję stop loss, a raczej to, w jaki sposób bot składa tego typu zlecenie na giełdzie Binance. Także zapraszam tutaj do update'u dotyczącego tego projektu. Jeśli chodzi o parametr, który pozwala nam definiować to, kiedy tak naprawdę stop loss powinien być zakładany na giełdzie, to mamy tutaj nowość, czyli stop loss percentage down, i to oznacza, że jeśli cena, średnia cena spadnie o podaną tutaj wartość, no to wtedy zakładane jest przez bota zlecenie właśnie stop loss na giełdzie, i to wszystko, o czym tutaj mówię, jest realizowane w tym fragmencie programu, czyli sprawdzamy, czy jest przyczyna do tego, aby to zlecenie typu stop loss trafiło na giełdę. Jeśli tak, to z odpowiednimi parametrami ustawionymi dla Binance'a poprzez jego API ustawiamy tego typu zlecenie. I teraz oczywiście przychodzi pora na statement, i statement tego bota jest tutaj również widoczny w tym momencie na ekranie. Widzimy, że wystawia on zlecenia typu stop limit na Binance'ie, które są sukcesywnie wypełniane. Tutaj jedno jest anulowane, ponieważ eksperymentowałem z pewnymi ustawieniami i po prostu ręcznie musiałem je anulować. Na ten moment bot jako tako sam z siebie nie będzie miał opcji anulowania tego typu zleceń, tak samo jak każdych innych. Także jest to taki, powiedzmy, feature, który można by rozważyć w kolejnych wydaniach tego bota. Tutaj jeszcze rozważałem tak naprawdę możliwość użycia również zlecenia typu sell na typie market, tak jak jest to realizowane w tym miejscu, kiedy tak naprawdę sprzedajemy. Jednak no, postępując zgodnie ze sztuką, wykorzystałem tutaj właśnie metodę stop loss limit znaną z Binance'a. Także jeśli tutaj ktoś z Was ma jakieś swoje przemyślenia w zakresie tego, czy powinno być to realizowane właśnie jako sell typu market, czy jako sell typu stop loss limit, to chętnie tutaj zapoznam się z Waszymi opiniami. Przedstawcie je proszę w komentarzu i ewentualnie wybierzemy taką po prostu optymalną opcję. Na ten moment jest to typowe, tradycyjne stop loss limit. Stop loss tak naprawdę według mojej wiedzy po osiągnięciu tej ceny stop price powinien realizować zlecenie typu market. Także de facto sprowadza się to do tego samego. Jeśli ktoś tutaj z Was jest w stanie wychwycić te subtelne różnice, to będę wdzięczny za podzielenie się uwagami w tym zakresie w komentarzach. I tak naprawdę, co tutaj jeszcze może pokażę, log, czyli to, co tak naprawdę bot realizuje. I tutaj zwróćmy uwagę, że przykładowe zlecenie typu stop loss jest realizowane w tym miejscu, czyli cena spadła o 15%, co jest wartością większą od zdeklarowanego w pliku konfiguracyjnym 10%, i tym samym to zlecenie zostało na giełdę założone, tam 21:28. Skonfrontujmy to z order bookiem, czyli tradycyjny pokaż mi swój statement, i w tym momencie widzimy, że rzeczywiście mniej więcej w tej godzinie na Binance zostało założone zlecenie właśnie typu stop limit. I tak naprawdę z takich głównych rzeczy myślę, że w tym momencie nasz bot realizuje wszystko, co w takiej podstawowej
wersji powinien on realizować. Tutaj oczywiście jeszcze zgłaszacie swoje propozycje zmian, swoje propozycje ulepszeń tego rozwiązania. Oczywiście jak najbardziej wszystko jest do zrealizowania, wszystko tak naprawdę jest możliwe. Pamiętajcie jednak, że ten bot jest maksymalnie prosty. Jego funkcjonalność jest maksymalnie prosta po to, żeby pokazać pewne mechanizmy, dać wam narzędzie, które pozwoli w jakimś stopniu się przetestować, zarówno narzędzie, jak i jego konfigurację. Co do dalszych pomysłów na jego rozwój, to jeszcze nie wypracowałem tej koncepcji, w jaki sposób tutaj ten projekt na tym kanale prowadzić. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Sam mam jeszcze kilka ciekawych pomysłów, takich bardziej pokazujących możliwości niż bardziej, że tak powiem, fokusującym to rozwiązanie na konkretny ten scenariusz. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście przygotuję jeszcze opis dokumentacji, jak tak naprawdę go skonfigurować i myślę, że pokażę na filmie kolejnym już, w jaki sposób go uruchomić i w jaki sposób go obsługiwać, tak żeby tutaj ta już pełna ścieżka była przeze mnie wykonana, czyli to, do czego się zadeklarowałem, żeby było przeze mnie zrealizowane. No i pozostanie wam testowanie i uruchamianie, zabawa tym narzędziem, a potem wspólnie może wypracujemy jakiś konsensus w celu dalszego jego rozwoju. Także zapraszam do kolejnego odcinka, który również ukaże się jeszcze w tym tygodniu, w którym to już pokażę konkretnie, jak go uruchomić, skąd wziąć te klucze API z Binance'a i w jaki sposób najlepiej by było, żeby ten bot po prostu został uruchamiany. A co do konfiguracji, to rzeczywiście zostawiam to wam. Odpowiednie dobranie parametrów to już jest wasza kwestia. Ja tutaj w tym momencie dostarczam narzędzie, natomiast w jaki sposób go użyjecie, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Także dziękuję i spotykamy się w kolejnym odcinku z tej serii. Cześć!